Ten barwnie wyglądający artysta, przypominający aktora z jakiejś trupy średniowiecznych artystów czy linoskoczków, to rektor szkoły filmowej w Łodzi, pan Mariusz Grzegorzek. I dzisiaj w Onecie wypowiada się na temat sztuki i na temat sztuki w obecnej sytuacji w Polsce. I cóż mówi pan rektor? Dziś w Polsce, naszej ojczyźnie, którą wszyscy kochamy ponad życie, wolność sztuki jest zagrożona. No proszę, ileż ekspresji w tym zdaniu. Jakie mocne słowa. Pan rektor mówi o Polsce, o naszej ojczyźnie, którą my kochamy ponad życie. Mój Boże, nie jeden narodowiec to by po prostu się zarumienił. Zarumieniłby się, bo nie wszyscy, nawet narodowcy, są gotowi oddać swoje życie za ojczyznę. A tu pan rektor tak kocha ojczyznę i jeszcze kocha sztukę. No po tym mocnym wstępie pan rektor mówi tak. Postawa wielu wpływowych polityków przypomina zachowanie zakompleksionego chłopca, który gdy dorwał się do władzy, postanowił wybić kolegom zęby i potłuc szyby w samochodach. No nie wiem, wydaje mi się, że tam samochody profesury tej szkoły filmowej to jeszcze mają szyby. A profesorowie poza protezami, które niektórzy noszą, to mają jeszcze pozostałości swoich zębów. Także niech nie wywołuje wilka z lasu. Tak bym raczej radził panu rektorowi. I co dalej pan rektor mówi? Obecnie można zaobserwować demontaż wielu istotnych instytucji kultury, między innymi umieranie ważnych teatrów, a ostatnio zamach na Polski Instytut Sztuki Filmowej. Po tych demontażach powstają, jak mówi, kuriozalne twory oparte na banalnym, łatwo weryfikowalnym kłamstwie, braku kompetencji i strachu przerobionym w butę. Warto zwrócić uwagę na sformułowanie, że po tych demontażach powstają kuriozalne twory oparte na banalnym, łatwo weryfikowalnym kłamstwie. Czyli w tej chwili jednak jest tendencja, żeby przedstawiać coś bardziej jasno, bardziej klarownie, do którego się łatwo może ustosunkować widz. Przedtem natomiast można było robić kłamstwo, ale bardziej wyrafinowane. No i przypuszczam, do tego się tęskni i tęskni się oczywiście do wszelkich subwencji i pieniędzy. Zdaniem rektora, brak szacunku dla delikatnej materii, jaką jest sztuka, przybiera w Polsce coraz bardziej niepokojące formy. No, to jest zdanie, można powiedzieć, istotne i aktualne zawsze, zawsze i wszędzie. Mogę to sobie zapisać i zawsze to mogę powiedzieć. Uniwersalne, a uniwersalizm, mój Boże, jest popierany i to przez ważne siły. A pan Grzegorzek, pan rektor Grzegorzek o tym wie. W podanej przez Grzegorzka definicji sztuka jest między innymi najbardziej wysublimowaną platformą porozumienia na każdym społecznym i duchowym poziomie. Dowodem na istnienie Boga, duszy i człowieka jako istoty wyjątkowej. Mój Boże, widać, że pan rektor chyba ma jakiś doktorat z filozofii
i bo być może z filozofii przyrody, bo przecież no nie znałem jeszcze dowodu na istnienia Boga sprecyzowanego przez, podanego przez fizyków, matematyków, genetyków nawet. A tutaj proszę, okazuje się, że sztuka taki dowód daje. Widocznie jestem za mało oczytany. Mea culpa, mea culpa. Będę czytał dalej, może to znajdę. No, zdanie rzeczywiście wysmażone jak na filozofa, czy erudytę, czy tak zwanego intelektualistę. Historia nas nauczyła, jak mówił Grzegorzek, że sztuki nie można zniszczyć, zamknąć do więzienia, ani sformatować pod polityczne przekomarzanki. No właśnie, nie można zniszczyć, wobec tego co to za miałkolenia, co to za jęki, co to wszystko znaczy. Nie można zniszczyć, no to co, jak nie można zniszczyć, no to do kogo pretensje? Sztuka się utrzyma, to do kogo pretensje i jakieś żale ma rektor Grzegorzek? Jak się sztuka utrzyma, to się utrzyma, ale wydaje mi się, że mogą się artyści czasami nie utrzymać. W każdym razie nie aż na takim wysokim poziomie i w tym jest ból. Sądzę, że w tym jest ból. Dalej mówi, sztuka jest sprawiedliwa i wszechobecna. Mówi wieloma głosami, nikomu nie przyznaje racji. Zadaje wiele, często bolesnych pytań i rzadko kiedy udziela na nie odpowiedzi. No, to już rzeczywiście zdanie, piękne zdanie, tylko że właśnie sztuka, każda sztuka w większości wypadków udziela odpowiedzi, a tą sztukę, z którą jest związany rektor Grzegorzek, to jak najbardziej sztuka popierająca liberalizm, wielokulturowość, przyjmowanie uchodźców, odżegnywanie się od nacjonalizmu, odżegnywanie się od pojęcia narodowości, etniczności i tak dalej, jak najbardziej. Czy ta sztuka jest zła? Niekoniecznie. Często sztuka ideologiczna jest jak najbardziej dobrą, wielką sztuką, chociaż niesie ze sobą złe, czasem nawet niemoralne przesłanie. Tak mnie się wydaje w każdym razie i nie jestem tutaj odosobniony. Grzegorzek wezwał wszystkich, by w świecie, który oszalał i pogubił drogowskazy, szanowali siebie nawzajem. W każdej dziedzinie życia, w sztuce, w aktywności społecznej i politycznej. Jako przykład podał swoje niedawne spotkanie na pogrzebie profesora Grzegorza Królikiewicza. Dobry reżyser, chociaż Królikiewicz był nieco ponurym człowiekiem, ale dalej. Właśnie na tym pogrzebie z przyjemnością przytulił Ewę Stankiewicz, swoją byłą studentkę. No, tu uważam, że bardzo dobrze postąpił. Uważam, że przytulanie studentek, i to nawet byłych studentek, jest jak najbardziej na miejscu. Jest jak najbardziej, można powiedzieć, przyjemnym i pożytecznym zajęciem. No, dalej rektor wykazał się dużym poczuciem humoru. Tego mi brakuje u wielu artystów. Mianowicie powiedział, że Łódzka Szkoła Filmowa nigdy nie była uczelnią polityczną. Nie uczono na niej robienia filmów o polityce tak wprost. I że uczelnia nadal nie ma ambicji wychowywania wojujących aktywistów. No dobrze, że dalej powiedział, że nie uczono na niej robienia filmów o polityce tak wprost. No oczywiście nie robiono tego tak na chama, nie było jakiejś łopatologii, nie, takiego prymitywizmu to nie było. To była troszeczkę bardziej wyrafinowana historia, trochę bardziej subtelnie, ale jak najbardziej politycznie, ale subtelnie, no nie tak na chama oczywiście, no nie tak na chama, no panowie jednak są jako tako wykształceni. Wielu naszych wybitnych profesorów, jak Jerzy Kawalerowicz, Jerzy Bosak czy Henryk Kluba, było w minionej epoce członkami PZPR. Ale w szkole takie postawy zostawiało się za drzwiami. No oczywiście zostawiało się za drzwiami. No za tymi drzwiami być może były też jakieś podsłuchy, no a w każdym razie panowie profesorowie z legitymacjami PZPR-owskimi, które zostawiali w szatni, później wracali na zebrania plenum PZPR,
No i relacjonowali sposób. Relacjonowali to na zebraniach plenum partyjnych. Trzeba było tam też wygłosić odpowiednie wykłady, a nie tylko do młodzieży studenckiej. Według rektora w obecnej sytuacji przyszłość i perspektywy absolwentów szkoły filmowej, pedagogów i twórców pozostają niepewne. Jednak sztuka jest materią, która nigdy się nie podda. Jest dogłębnie niezależna, jej kodu genetycznego nie da się zmodyfikować. No proszę, sztuka jest niezależna, jej kodu genetycznego nie da się zmodyfikować, więc o co chodzi? Co to za jakieś panikarskie tutaj poglądy i żale? No, wiadomo, dotacje. I dalej, co pan rektor mówi? Próbujmy być wolni, otwarci i czuli. Nie krzywdźmy siebie nawzajem. Nie grajmy znaczonymi kartami. I weźmy się do rzetelnej, uczciwej pracy. To tylko może nas uleczyć. Polityków trzeba polityków wszystkich opcji i zagubionych duchownych. Błagam o opamiętanie. Młodzi ludzie patrzą na was, zaznaczył Grzegorzek. Mój Boże, to brzmi jak słowa biskupa, jak słowa nawiedzonego kaznodziei. Być może tam byłoby miejsce dla rektora Grzegorzka. I dalej. Cóż powiedział, że w tym roku po raz kolejny Hollywood Reporter zamieścił łódzką uczelnię w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół filmowych na świecie. Hollywood Reporter zamieścił łódzką uczelnię w pierwszej dziesiątce najlepszych szkół filmowych na świecie. Tylko nie wiem, czy rekomendacja z Hollywood jest aż taka dobra. Hollywood to wyjątkowo propaganda. To wyjątkowa propaganda. Jednostronność ideowa tych filmów jest uderzająca. Jednostronność jest uderzająca, a przesłanie też jest już dosyć naiwne. Metoda jego przedstawiania. Jedynie, co pozostaje jeszcze w Hollywood, to technika. Ale tak, to nie wiem, czy to jest specjalna rekomendacja. To nie jest żadna rekomendacja. No i dalej rektor powiedział, że w jego szkole powstaje kilkadziesiąt etiud filmowych, 3 przedstawienia teatralne oraz pełnometrażowy filmowy dyplom aktorski, co jest ewenementem na skalę światową. Ile to powstaje w tej szkole? Kilkadziesiąt etiud filmowych. Tak, proszę. 3 przedstawienia teatralne oraz pełnometrażowy filmowy dyplom aktorski. No dobrze, tylko była taka zasada, że ilość przechodzi w jakość. Ale nie wiem, czy ta zasada jest adekwatna, jeśli chodzi o sztukę. No i cóż na koniec można by powiedzieć? Powiem tak, jak się mówi ładnie w języku polskim. Powiem tak, życzę panu rektorowi na nowy rok akademicki szczęść Boże.